Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych, z teorii gier chciałam Wam pokazać sposób rozwiązywania gry o sumie zerowej. Gra o sumie zerowej jest dość charakterystyczna, bo posiada w tym momencie wygrane dla gracza A, czyli tutaj powiedzmy określonego w pionie, który ma te strategie wymienione w pionie, które jednocześnie są przegranymi dla gracza B. Czyli wyniki z plusem bym określiła jako wygraną gracza A przy zastosowaniu strategii drugiej, gdy gracz B zastosuje strategię pierwszą. I wygrana gracza A na dwie jednostki jakieś tam miary stanowi przegraną na wysokość dwóch jednostek dla gracza B. Żeby określić, z jakimi częstościami ci gracze powinni zastosować odpowiednie swoje strategie, tu mamy trzy strategie gracza A, gracza B i chcemy określić, który z tych graczy wygra, to my w tym momencie musimy na początek sprawdzić, która z ewentualnie strategii może być zdominowana przez pozostałe. Jeżeli dla gracza A chce analizować strategię, na przykład A2 z A3, która z tych dwóch strategii jest dla niego bardziej korzystna, to zauważam, że przy zastosowaniu przez gracza B strategii pierwszej gracz A lepiej wyjdzie, jeśli zastosuje strategię A2, bo tu dwójeczka jest po prostu wyższa. Jeżeli gracz B zastosuje strategię B2 i analizuje ze sobą parę strategii A2 i A3, to mniejszą stratę nasz gracz A poniesie w przypadku zastosowania strategii A2. Czyli osiągnie stratę na poziomie 5. Czyli znowu tylko, jak zauważymy, przy wykorzystaniu strategii A2. Jeżeli nasz gracz B zastosuje strategię trzecią i analizuje strategię A2 i A3, to w tym momencie nasz gracz A lepsze korzyści osiągnie, jeśli zastosuje strategię A2. Czyli za każdym razem przy porównaniu strategii drugiej z trzecią, to strategia A2 jest bardziej korzystna w zastosowaniu niż strategia trzecia. A więc oznacza to tyle, że nasza strategia A3 podlega zdominowaniu, bym tak to powiedziała, przez strategię drugą i całkowicie można ją wykreślić z gry, bo do kiedy dana strategia przynosi gorsze korzyści niż inna, no to jest po prostu dla nas nieefektywna i nie warto w nią w ogóle inwestować, nazwijmy to w ten sposób, po prostu grać nią. I oczywiście, że dalej idąc można porównać, jeżeli tej strategii już by nie było, to w tym momencie możemy porównywać strategię drugą z pierwszą. Ale jak tutaj sobie na szybko sprawdzimy, to minus 3 jest gorsze niż 2, tu by było lepiej. Ale jedynka i piątka, tu jest jedynka lepsza. Dwójka i jedynka, to widzimy, że tu jest dwójka lepsza. Czyli te wyniki i ten wynik w tym momencie wskazują na to, że ani strategia pierwsza, ani strategia druga nie przynosi lepszych korzyści niż ta druga, powiedzmy alternatywna. A więc nie można wykreślić ani strategii drugiej, ani trzeciej. Po prostu wypada nam całkowicie strategia trzecia i w tym momencie zostaje nam tutaj zobaczmy takie ładne rozpisanie, można to też tak matematycznie zapisać, że za każdym razem lepszą wygrana, czyli ta maksymalna wygrana jest zawsze lepsza w przypadku zastosowania strategii A2. A więc jak mówiłam, strategię wykreślamy, zostaje nam gra, która się składa z dwóch strategii gracza A i z trzech strategii gracza B, czyli mamy aż powiedzmy sześć liczb do analizy. I teraz gracz B, on też teoretycznie może posiadać strategię zdominowaną. On, ten gracz B, zawsze dąży do tego, żeby mieć jak najniższą stratę, tak? Bo te liczby, które my mamy zapisane w takiej obecnie bieżącej tabeli, to są wygrane gracza A.
a więc zarazem są to straty gracza B. A gracz B jest jakby sensownie myślącą istotą i chce jak najniższe straty ponosić. A więc teraz, jeżeli sobie chcemy porównać na przykład strategię parami drugą z trzecią, to widzimy, że wynik tutaj tej strategii B między jedynką a dwójką, to mniejsza strata jest przy jedynce, bo traktujemy to jako stratę. Jeżeli w tym momencie mam minus 5, ja to traktuję odwrotnie, bo, czyli jako zysk, jest korzyść na 5, a tu jest strata na 1, to oznacza, że ten wynik minus 5 jest bardziej korzystny. Czyli można to powiedzieć w ten sposób, że wszystkie wyniki strategii B są lepsze od wszystkich wyników strategii B3. A więc w tym momencie strategia B3 możemy ją określić jako zdominowaną, bo w tym momencie ma powiedzmy gorsze wyniki dla gracza B. Czyli sensownie nie warto grać taką strategią. Czyli nasz program, gra, gdzie były trzy strategie gracza A i trzy strategie gracza B, zostały zredukowane do takiej powiedzmy gry o czterech możliwościach wypłaty i tego już uprościć się bardziej nie da. Próbować zawsze można, ale mówię, tutaj się raczej już nie da, bo to sprawdzałam wcześniej. I w tym momencie musimy określić, jak często powinien gracz A stosować strategię A1, a jak często stosować strategię A2, żeby osiągnąć maksymalnie możliwie najwyższe korzyści dla siebie. I teraz jak to zrobić? Możemy to zapisać w ten sposób, że graczowi A1 przypisujemy pewne prawdopodobieństwo, czyli częstość stosowania tej strategii A1, a 1 minus P to jest częstość stosowania strategii A2. Dlaczego w ten sposób? Bo mam tylko dwie strategie do rozwagi i jedno jest z określonym prawdopodobieństwem, a tutaj z prawdopodobieństwem dopełnienia. Czyli tak, żeby łącznie mi jedno prawdopodobieństwo i drugie dawało 100%, bo suma zastosowania wszystkich strategii musi nam dawać 100%. I teraz, w zależności, gdy gracz B zastosuje strategię pierwszą dla siebie, to ja mogę zyskać P razy minus 3 plus 1 minus P razy 2. Tutaj mamy ten zapis, co się upraszcza do minus 5P plus 2. Gdyby jednak gracz B zastosował strategię B2, to ja mogę wygrać jako gracz A 1 razy częstość tej strategii A1 i minus 5 razy częstość strategii A2, która mi daje właśnie to wygraną minus 5. A więc w tym momencie po uproszczeniu mamy 6P minus 5. Zasada w teorii gier jest taka, że jakby musimy dobrać taką częstość zastosowania analizowanych przez nas branych pod uwagę strategii, aby niezależnie jaką decyzję podejmie nasz konkurent, czyli B1 czy B2 będzie zastosowane przez gracza B, nasza wygrana była taka sama. A więc w tym momencie przyrównujemy ten wynik, tu i ten wynik, czyli przy zastosowaniu strategii B1 i B2 do siebie i po uproszczeniu matematycznie otrzymujemy prawdopodobieństwo zastosowania przez gracza A strategii A1 i naturalnie, jeżeli wiem, jakie jest prawdopodobieństwo P, czyli szanse na zastosowanie, częstość stosowania strategii A1, mogę obliczyć, ile wynosi 1 minus P, czyli częstość zastosowania strategii A2. Czyli jeżeli tu jest 7 jedenastych, to tutaj dla uzupełnienia musi być 4 jedenaste. A więc możemy powiedzieć w ten sposób, że gracz A będzie stosował strategię A1 z częstością 7 jedenastych, bo tak definiowaliśmy P, a gracz A będzie stosował strategię A2 z częstością uzupełniającą, czyli 4 jedenaście, ale jak pamiętamy, nasz gracz A miał jeszcze pod rozwagę wziąć strategię A3, a że ona u nas została wykluczona, to musimy skomentować w związku z naszą strategią A3, że gracz A nie będzie jej w ogóle stosował, czyli jej częstość będzie wynosiła 0.
Teraz tak samo analizujemy, jak często nasz gracz B będzie stosował strategię B1, a jak często B2. Jeżeli jemu też przypiszemy już jakby stosujemy to samo oznaczenie, ale to już na nowo licząc wartość P, tego prawdopodobieństwa, tej częstości stosowania danej strategii, tutaj zapiszemy jako 1 minus P, chcemy oszacować, jak często gracz B będzie stosował strategię B1, a jak często stosował strategię B2. W zależności od tego, czy gracz A zagra strategię A1, czy zagra strategię A2. Jeżeli gracz A zastosuje strategię A1, to moja wygrana jako gracza B, wygrana, no może i przegrana, zobaczymy, wynosi zawsze prawdopodobieństwo razy oczekiwana wygrana plus prawdopodobieństwo 1 minus P razy ta wygrana. Po uproszczeniu tych elementów dostajemy minus 4P plus 1, a gdy nasz gracz A zastosuje strategię A2, my mamy w tym momencie wygraną. Prawdopodobieństwo razy wygrana, prawdopodobieństwo razy wygrana. Te elementy ze sobą sumujemy, otrzymujemy 7P minus 5. Kwestia zatrzymać film i to sobie przeanalizować. I teraz, jak wiemy, gracz A nie mógł stosować po prostu te wszystkie wygrane, które tutaj ta wygrana i ta wygrana muszą być sobie równe. Niezależnie, którą strategię wybierze gracz A, czy A1, czy A2, my musimy jako gracz B otrzymać dokładnie tę samą wygraną przy stosowaniu strategii B1 i B2. I w tym momencie przyrównujemy sobie tutaj tą wartość do tej wartości. Mamy to podpisane. Czyli te dwie wygrane muszą być sobie równe. Z tego przerzucamy na lewą stronę P, wiadome na prawą stronę i w tym momencie mamy... O, tutaj już widzę, jest mały błąd, ale zobaczcie, po prostu tu już choćby dla zasady, że mamy plus 1 na drugą stronę, to nie będzie minus 4, tylko będzie minus 6, to już wiedzmy o tym, czyli prawdopodobieństwo będzie wynosiło 6/11, a więc uzupełniająco tutaj będzie 5/11 i w tym momencie wiemy, że możemy powiedzieć, że gracz B będzie stosował pierwszą strategię z tą częstością już poprawioną, to zaznaczam, 6/11, drugą z uzupełniającą 5/11, a gracz B nie będzie też stosował strategii w ogóle B3, bo ona była strategią zdominowaną względem gracza B, który inaczej, względem strategii B2. I teraz, teoretycznie zadanko byłoby już skończone, można by było powiedzieć, że jest wszystko już zakończone, ale można to samo zadanie zastosować, wyliczyć bardzo sprawnie, sprawdzić, czy my się nie pomyliliśmy gdzieś. Ja tu już widzę, wyłapałam swój taki błąd, no może dość znaczący, ale ważne, że tutaj to wyłapałam. Można to rozwiązać w programie obliczeniowym, na przykład Wink USB. I teraz, jeżeli my w tym momencie wybierzemy, tam chyba to się nazywa decision analysis, czyli problem analiz podejmowania decyzji, tak, decyzyjne analizy, to w tym momencie możemy zaznaczyć opcję two players, zero sum game. I w tym momencie możemy to zostawić, tą nazwę, wpisać sobie, że mamy trzy strategie dla tego gracza A, dla gracza B też trzy, kliknąć sobie OK w tym programie. Następnie wpisać naszą macierz wygranych dla gracza A, a potem po kliknięciu oczywiście rozwiązania mamy wyrzucone w tym momencie prawdopodobieństwa zastosowania przez gracza pierwszego, czyli u nas oznaczonego jako A, strategię i dla gracza drugiego oznaczonego u nas jako B te strategie i wiemy, jakie są częstości zastosowania konkretnych strategii i widzimy w tym momencie, że dla gracza pierwszego payoff, czyli nasza wygrana, wynosi 0,
A więc możemy w ten sposób odpowiedzieć na pytanie, kto wygrał? Nikt nie wygrał, bo ani gracz pierwszy nie osiągnął wygranej, ani w tym momencie gracz B też nie osiągnął żadnej wygranej, bo jak mówiłam, wygrana gracza A stanowi przegraną gracza B i odwrotnie. A więc jeżeli jeden nie wygrał, to drugi też już nic nie mógł wygrać. Ja Was zapraszam do oglądania innych moich filmów z badań operacyjnych, również z samej teorii gier. To wszystkie filmy ja będę w miarę systematycznie uzupełniać, ale już bardziej w okresie wakacyjnym. Obecnie jest natłok pracy, mamy 6 czerwca, więc jeszcze jest bardzo duże zainteresowanie pomocą. Wszystkie moje filmy zapraszam do subskrybowania, komentowania. Możecie zadawać mi pytania pod filmami. Gdy będę miała możliwość, na pewno się do nich ustosunkuję. I pamiętajcie o tym, że obejrzenie tego jednego pojedynczego filmu nie daje Wam żadnej gwarancji, że Wy zrozumiecie to zagadnienie. Wszystko trzeba ręcznie, samodzielnie przeliczyć i rozwiązać przynajmniej kilka przykładów, żeby móc się w czymś czuć pewnym. Pozdrawiam i zapraszam do nauki.